witam w kolejnym filmiku. Cześć. Co ty robisz? Witam w kolejnym filmiku perfumowym w scenerii nadmorskiej. W tle widać, zresztą chyba też pewnie słychać szum fal, widać morze. Nagrać filmik o według mnie najlepszych, najbardziej udanych, najciekawszych zapachach właśnie w klimatach nadmorskich. Taki powiedzmy ranking, może nie do końca z uwzględnieniem numerów typu miejsce numer 5, 4, 3, 2, 1, ale taka właśnie piątka naprawdę, naprawdę udanych zapachów. I tutaj na pewno chciałabym wymienić, wydaje mi się, że zaczęłabym może od Santa Eulalia Marinis, bo to jest zapach, który w danym momencie, w tym momencie uważam za chyba najbliższy ideałowi właśnie takiego klimatu nadmorskiego. Ten zapach ma w sobie różne rzeczy właśnie, po prostu to jest takie współgranie różnych elementów, które tworzą aurę nadmorską. Mamy też taką właśnie i roślinność, i zieloność nadmorską, właśnie i taką właśnie piaszczystość, wilgość, generalnie takie po prostu wielowymiarowe. Innym zapachem już takim typowo morsko, wodno, takim wiecznym, to jest Sailing Clean. To jest zapach, który ma w sobie trochę motywów kolońskich, ale te motywy nie zdominowują zapach, one nie są jakieś takie wybijające, typowo męsko-kolońskie. To jest taki właśnie, bym powiedziała, taki wietrzny, mokry zapach. Bardzo udana propozycja marki Clean. Czyli mamy niższy, taką markę bardziej mniej znaną, ale w sumie to jest bardziej znane, ponieważ marka się pojawiła w Douglasie, czy tam w Douglasie. Natomiast tego zapachu nie ma. To jest jakaś limitowana wersja. Kiedyś miałam flakon. Kolejnym zapachem jest to zapach marki Comme des Garçons. Podlinkuję film, gdzie o nim wspominamy. Nazywam go przy okazji innego wypadu nad morze. To jest zapach z kolei takiego właśnie lasu nadmorskiego. Również niesamowicie ciekawa propozycja. Niestety nazwy nie pamiętam, więc jest tutaj po prostu już strzelać. Tak, to jest trzeci zapach. Wycofano unikatowy zapach marki Balenciaga, Mer. I to jest taki zapach nadmorski, właśnie ma taką właśnie prawdę morza, taką trochę wieczności, takiej cytrusowej wieczności, takiej szlachetnej wieczności. I tam nie ma jakichś takich typowo kolońskich, jest tak właśnie bardziej taki naturalnie morski. Właśnie ja lubię takie motywy nadmorskie, ale taki bardziej wiatr, przestrzeń, niekoniecznie takie coś, co zahacza o kolońskość. To był czwartek, dobrze liczę zapach. Kolejny zapach jest to Mikalev, również nisza Akova. To jest zapach, który jest klimatem paczulowym, ale ta paczula ma sobie taki wydźwięk wilgotno-wieczny, bym powiedziała. I w wielu użyciach, takich właśnie przedramiennych, dla mnie w pewnym momencie okazywa taką właśnie przestrzeń i wiatr nad morza. Kolejny zapach, który myślę, że też jest świetnym ideałem, jeżeli chodzi o aurę nadmorską, jest to zapach marki mainstreamowej Mugler Womanity, ale bardziej mam tą wersję Buchel, tą taką wodną. To jest taki zapach, gdzie mamy wiatr z nadmorza, ale dopełnione jest to wszystko szynkami słodszymi, truskawka, figa i motywy orzechowe. I co jeszcze bym tutaj wskazała? Coś jeszcze chciałam wskazać, ale już zapomniałam. Chyba spauzuję na moment. Jeszcze w klimatach nadmorskich mamy klimat a la algi, taki bym powiedziała właśnie znowu morskie, ale nie kolońskie, właśnie algi, wodorosty. To na przykład perfumum Roma niszowe, polska niszowa marka Acqua di Sal, czy też Aria di Mare, Il Profumo. To są podobne klimaty, jak również wydaje mi się, że bodajże Wenecja, Made in Italy. Wenecję, jak dużo pamiętam, sprzedałam, Il Profumo na pewno sprzedałam. Acqua di Sal nie miałam. Ona wypada najtrwalej, ponieważ są to perfumy w wersji tej oleistej, ale jednak nie do końca do mnie przemawia ten klimat. To nie jest jeszcze taki nadmorski klimat, jakiego ja oczekuję. I co jeszcze? Chyba tyle, co chciałam powiedzieć. A, jeszcze może jakieś takie piaszczyste klimaty, czy coś takiego wskazała? Jeszcze sobie. O! Jill Sander, niemiecka marka mainstreamowa, dobrze dostępna w różnych perfumeriach online. Zapach się nazywa Sun i on jest taki plażowy, właśnie taki niesamowicie plażowy, taki wręcz kosmetyczno-plażowy, ale w szlachetnym, bardzo nietuzinkowym wydaniu. Bardzo ciekawy i taki trudny zapach, ale wart poznania, taki trochę ala olejek do palania, ale nie w wydźwięku jakimś kokosowym, tego typu. Właśnie ja klimatów takich plażowo-kokosowych nie lubię w perfumach. Kokos jednak w takim bardziej wydaniu drewno-figowym, bardziej takim, bym powiedziała, zielonkawym, słodkawo-drzewnym.